Witam Państwa bardzo serdecznie, Daria Jęczmionka, zapraszam na wydarzenia. Szukali łupów skradzionych z pomieszczeń firmowych, a przez przypadek znaleźli broń, amunicję i narkotyki. To efekt wspólnej akcji policjantów z Legnicy i Złotoryi. Policjanci weszli na posesję, na której mogły znajdować się skradzione przedmioty. Tych jednak nie znaleźli. Zatrzymali za to dwóch mężczyzn i zabezpieczyli wszystko, co panowie mieli przy sobie. Wspólnie z kolegami z Policji Złotoryjskiej weszliśmy na posesję, gdzie mogły znajdować się te przedmioty. Było tam dwóch panów, których zatrzymaliśmy. W czasie przeszukania tych ludzi znaleziono przy nich duże ilości narkotyków. To była i amfetamina, i ekstazy, i marihuana również. Policjanci znaleźli także duże ilości amunicji wojskowej i myśliwskiej, proch strzelniczy oraz dwie sztuki broni myśliwskiej. Do policyjnego aresztu trafiło dwóch mężczyzn w wieku 31 i 25 lat. Są to mieszkańcy powiatu złotoryjskiego. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policja zatrzymała także kolejne dwie osoby, które mogą mieć związek z włamaniem w Legnicy. Podnicę do Kłębka w sąsiedniej miejscowości zatrzymaliśmy dwóch mężczyzn i w trakcie przeszukania ich pomieszczeń mieszkalnych znalezione zostały przedmioty, które pochodziły, część przedmiotów, które pochodziły z tego włamania w Legnicy. Zatrzymanym mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Dwóch mężczyzn trafiło do szpitala po tym, jak ich samochód dachował. Do groźnie wyglądającego wypadku doszło dziś przy ulicy Lotniczej w Legnicy. Kierowca i pasażer Toyoty mieli szczęście, podobnie jak stojący tuż obok samochód. Samochód najprawdopodobniej wpadł w poślizg i dachował. Rozmawialiśmy z kierowcą, twierdzi, że ktoś zajechał mu drogę, dlatego musiał taki manewr wykonać, to będziemy wszystko sprawdzali. Kierowca był trzeźwy, to już ustaliliśmy. Kierowca i pasażer osobówki trafili do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Jak mówią mieszkańcy ulicy Lotniczej, to nie pierwsze takie zdarzenie w tym miejscu. Często właśnie zdarzają się wypadki, nawet jak żeśmy pisali właśnie o to do tych urzędów, które się tym zajmują, nie, że jeszcze nie trzeba znaku stopu dawać. Tym razem na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Cudem ocalał także stojący obok Volkswagen Golf. Zostawiłam samochód rano o godzinie 10. Poszłam na praktyki, wracam, a tutaj zbiegło blisko światła. Samochód sobie myślę, no coś się stało z naszym samochodem. No a tu cały. Całe szczęście, jak widać, nic. Samochód jest cały. Gdzieniegdzie są tylko jakieś niewielkie odpryski, ale całe szczęście, że to tak się skończyło, a nie gorzej. Policja ustala okoliczności zdarzenia. Do odwołania nie będzie porodów rodzinnych, a odwiedziny zostały ograniczone. Na oddziale ginekologiczno-położniczym w Szpitalu Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie panuje zamieszanie. Wszystko przez budowę szpitalnego oddziału ratunkowego. Budowa SOR idzie pełną parą. Trwające prace utrudniają jednak funkcjonowanie innych oddziałów, na przykład ginekologiczno-położniczego. Odwołano wszystkie porody rodzinne w RCZ. Konieczna jest reorganizacja w oddziale położniczo-ginekologicznym. No, porody odbywają się normalnie, ale rzeczywiście te porody rodzinne w tym momencie nie są możliwe. To jest tylko sytuacja przejściowa, kilka dni, może kilkanaście. Mamy nadzieję, że to potrwa nie później niż do końca listopada. Odwiedziny na oddziale położniczym i ginekologicznym mogą trwać dużo krócej niż zwykle. Także wewnątrz szpitala, co jest niestety nieuniknione podczas przebudowy, trwają prace. Przenoszona jest jedna z sal do porodów, właśnie do porodów rodzinnych. Rzecznik szpitala zapewnia, że ma być to zrobione jak najszybciej. Jednak jak najszybciej nie satysfakcjonuje kobiet w zaawansowanej ciąży, które lada moment mogą zacząć rodzić. Dowiedzieliśmy się niedawno o tym z mężem. No jest to dla nas naprawdę duże zaskoczenie, ponieważ całą ciążę, cały okres oczekiwania na dziecko chcieliśmy rodzić rodzinnie, że tak mogę powiedzieć. Więc jest to dla nas duży kłopot i duże zaskoczenie. Zastanawiamy się po prostu nad zmianą placówki, ewentualnie najbliższych, Legnica, Głogów, chyba że tutaj ulegnie coś zmianie. Na innych oddziałach czas odwiedzin póki co nie jest ograniczony, jednak pacjenci na pewno odczują, że w placówce trwa budowa. Prawie 1 000 000 złotych za śmietniki. Tyle miasto wydało na zamontowanie 500 koszy na śmieci. Mieszkańcy Legnicy łapią się za głowy, a Urząd Miasta tłumaczy, że to drogi, ale trwały zakup. Przetarg na zakup i montaż koszy wygrało Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Gminna spółka zamontuje 4 rodzaje koszy. Wykonane są z żeliwa i stali. Jeden śmietnik kosztuje bagatela prawie 2000 zł. Legniczanie są oburzeni tak drogim zakupem. No się śmietniki wiadomo się, że przydadzą, nie? No. Ale czy za taką sumę? Dlaczego takie drogie? 1 000 000 złotych za 500 śmietników? Za tyle pieniędzy można było coś ważniejszego zrobić, oczywiście, no.
a śmietniki, no, no są fajnie, miło, ale też jest wiele miejsc, gdzie ich po prostu nie ma. Teraz ma być ich 500 i to na terenie całego miasta. Urząd tłumaczy, że kosze mają być wytrzymałe, a do tego ładnie wyglądać, a za to trzeba zapłacić. Taki zakup musi wystarczać na lata. Sprzęty, które kupujemy do domu, meble, wyposażenie, no też kierujemy się taką zasadą, że muszą nam wystarczyć na lata, więc bierzemy to, co dobre, porządne jakości i trwałe. Wszystkie pojemniki kupiono z pieniędzy pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Żadna złotówka przeznaczona na gospodarkę odpadami nie może być przeznaczona i nie jest przeznaczana na żaden inny cel. Pojemniki były potrzebne w mieście i znalazły się. Nowe śmietniki mają zostać zamontowane do końca listopada. Czy inwestycja warta prawie 1 000 000 złotych sprawi, że Legnica będzie bardziej czysta? Dla wydarzeń Malwina Komarnicka. Nie uwaga, czy typowo kobiecy problem z rozróżnianiem kierunków. Mieszkanka Leszna próbowała przejechać przez skrzyżowanie w Głogowie na warunkowym zielonym świetle. I choć umożliwiało jej ono skręt w prawo, wystartowała na wprost na czerwonym, powodując kolizję. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mieszkanka Leszna, jadąc ulicą Brama Brzostowska, zatrzymała się na czerwonym świetle. W pewnym momencie zaświecił się na zielono sygnalizator zezwalający kierowcom tylko na skręt w prawo. Pani jednak zignorowała ten sygnalizator, potraktowała ten sygnał jako zezwolenie do jazdy na wprost i zderzyła się z wyjeżdżającym prawidłowo z Alei Wolności samochodem Volkswagen Passat. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 500 zł oraz 6 punktami karnymi. Jak ożywić głogowskie targowisko na Starówce? Zastanawiają się władze miasta. Wybudowane kilka lat temu pawilony od dłuższego czasu świecą pustkami. Jak to się stało, że bazar położony w centrum miasta umiera? Bazar przy Wałach Chrobrego, zwany przez wielu Czerwonym Rynkiem, jest jednym z 4 targowisk w Głogowie. Jeszcze kilka lat temu kwitł tutaj handel, a kupcom ciężko było znaleźć wolne miejsce. Teraz to już wspomnienie. Wszystko zmieniło się, gdy ówczesne władze miasta zdecydowały o wybudowaniu w tym miejscu pawilonów, a targ tymczasowo przeniesiono. W momencie, kiedy wybudowano te pawilony, piękne stragany, tamto targowisko tak się mocno rozwinęło, że ono się nie zmieściło, żeby wrócić tu z powrotem. I ono w tej chwili funkcjonuje na Kazimierza Sprawiedliwego. I bardzo ciężko jest znaleźć handlowców, którzy by chcieli handlować na Starym Mieście, jak i klientów. Nowo powstające markety również mają duży wpływ na to, że małe bazarki tracą klientów. Ja tu pracuję od 1990 roku, czyli to już jest ponad 20 lat i jak przyszłam tu pracować, to nie było żadnego sklepu wielopowierzchniowego, więc handel odbywał się generalnie na targowiskach. Zaczęły powstawać markety i ludzie zaczęli odchodzić. Władze miasta nie pozostawiły kupców bez pomocy, o czym może świadczyć uchwała podjęta podczas ostatniej miejskiej sesji. Wprowadziliśmy te zasady, że odpłatność będzie o połowę mniejsza, a jeśli się znajdą chętnie, robiliśmy taką ankietę na dużym targu. Wśród tych, którzy handlują we wtorki i piątki, tam już targ zamiera około godziny 12:00, to będzie miał handlować ochotę troszeczkę dłużej po południu. Na ten sam bilet wykupiony rano będzie mógł się przenieść na Wały Chrobrego. Czy takie działania przyciągną kupców? Wiem o tym, ale no niestety czas nie pozwala na to. Nie słyszałam nic na ten temat. Handlowałam 8 lat. Kiedyś było super, a teraz ponoć tam już nic nie ma. 4 razy w roku na targowisku organizowane są jarmarki tematyczne. Co niedzielę odbywa się Pli Targ. Jednak to wciąż za mało, bo stoiska i tak na co dzień świecą pustkami. Odławianie zwierząt to tylko 5% naszej pracy. Chcemy obalić mit, że myśliwi zabijają dla przyjemności, mówi Wojciech Miszczyk z Koła Łowieckiego Dzik w Lubinie. W programie Gość Dnia przybliżał tajniki pracy myśliwego. Wśród wielu ludzi panuje opinia, że myśliwi zabijają zwierzęta, bo lubią to robić. Jednak nieliczni wiedzą, że do kół łowieckich zapisują się ci, którzy chcą chronić przyrodę. No miałem taką sytuację, że widziałem watahę dzików, gdzie były też małe dziki. No nikt nie strzela do takiej watahy, bo tak naprawdę nie wiadomo, która to jest locha z tymi małymi, tak? Czyli chodzi o to, żeby te małe ktoś jednak wychował. Każdy, kto chce zostać członkiem koła łowieckiego, musi przejść serię testów, przede wszystkim psychologicznych. Co 5 lat są te badania powtarzane.
No i w każdym przypadku, że tak myśliwy jest, że tak powiem, troszkę inaczej traktowany niż inny człowiek, dlatego że na przykład jeżeli zatrzyma nas policja i ja w wdychanym powietrzu będę miał pół promila, pani też, no to ja stracę automatycznie pozwolenie na broń, mimo że tej broni nie będę miał przy sobie w ogóle, ona może być nawet w danym momencie w depozycie, także poza utratą prawa jazdy automatycznie tak jest przyjęte zwyczajowo, że po prostu utrata zaufania do takiej osoby powoduje utratę pozwolenia na broń. Jak mówi Wojciech Miszczyk, myślistwo to pasja zrodzona z szacunku i miłości do przyrody. Koce, ręczniki, karma dla zwierząt to tylko niektóre rzeczy, jakie zbierają dla bezdomnych czworonogów lubińscy uczniowie. Zespół szkół sportowych postanowił przeprowadzić zbiórkę. Każdy może pomóc i przynieść chociaż małą puszkę jedzenia. W akcję włączają się szczególnie uczniowie zespołu szkół sportowych w Lubinie. Kochają zwierzęta i chcą pomagać. Co roku już taki nawyk mamy, że w tym okresie przynosimy koce, różne ręczniki i pokarm. To było oczywiste, że chcemy pomóc. Najbardziej potrzebne są koce, ręczniki, smycze i każda ilość karmy. Akcja z większym rozmachem organizowana jest od 2 lat. To jest taka druga duża akcja, której patronuje Bożena Karkut, trenerka szczepiornistek, ogromna miłośniczka zwierząt. Zbiórka trwa do 12 listopada. Pomóc może każdy. Rzeczy, które chcemy oddać, możemy zostawić w portierni Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie bądź w Regionalnym Centrum Sportowym. Mieszkańcy Lubina już od rana kibicowali i typowali wyniki meczu KGHM Zagłębie Lubin-Wisła-Kraków. Nieobecność kibiców Wisły zmobilizowała Lubinian do optymistycznych nominacji. Według Lubinian zwycięzca może być tylko jeden. Zagłębie. A wynik? Nie wiem, 2-1? 2-0 dla Zagłębia. 2-0 dla Wisły. Ojej, jak nie pozytywnie. Nie, będzie 2-1 dla nas. Nie. Bo ja jestem fanką klubu. No, nasi wygrają. I ile? No 2-0. Pewno będzie to ciężkie spotkanie w Zagłębie. Wydaje się być minimalnym faworytem, chociaż ostatnie wyniki nie wskazują na to. Liczę, że będą 3 punkty. Mam nadzieję, że Polska wygra. Nasi. No. I jaki wynik? 3-1. Na koniec pozostaje nam tylko zadać jedno pytanie. Kto wygra mecz? To już wszystko w dzisiejszych wydarzeniach. Ja się z Państwem żegnam i życzę miłego wieczoru.